Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 10 po 8. Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, odrzucił pan ostatnio propozycję udziału w oficjalnych obchodach setnej rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Może nie jedną propozycję, ale kilka pan odrzucił, z tego tak bym rozumiał. Ja bym już słowa odrzucił, a zwyczajnie odmówił. Zrezygnowałem. Zrezygnowałem z udziału, chociaż jestem wdzięczny wszystkim, którzy te zaproszenia wystosowali, a przede wszystkim organizowali w różny sposób obchody setnej rocznicy powstania śląskiego. Przede wszystkim, również nie byłem na defiladzie zorganizowanej w Katowicach. Uznałem, że to przedsięwzięcie niestety ma charakter dzisiaj polityczny. Jest to wykorzystywanie pamięci powstańców śląskich, tego wszystkiego, co działo się 100 lat temu na Górnym Śląsku przez obecnie rządzących. Wiemy, jest kampania wyborcza. Ja to rozumiem, ale to nie znaczy, że mam w tym współuczestniczyć i to wspierać. Ale to idąc tym tropem, za rok w setnej rocznicy drugiego powstania i potem w rocznicy setnej trzeciego powstania też pan nie będzie uczestniczył, bo prawdopodobnie ci sami rządzący będą te obchody organizować. Prawdopodobnie ci sami rządzący będą je organizować, ale prawdopodobnie za rok nie będzie to z takim rozmachem, jak to było kilka dni temu. To po pierwsze. Po drugie, ja rozróżniam to, używam tu słowa obchodzić, mówię czcić pamięć, ale oddzielam to od świętowania. Pierwsze powstanie śląskie, z całym szacunkiem dla tych wydarzeń, a przede wszystkim dla ofiar tamtego czasu, nie było powstaniem zwycięskim. Podobnie drugie powstanie śląskie. Możemy mówić o trzecim powstaniu, powinniśmy mówić o trzecim powstaniu śląskim i dawać je jako przykład powstania zwycięskiego, bo to jedyne obok powstania wielkopolskiego, które okazało się skuteczne i zwycięskie właśnie dla państwa polskiego. To ja pozwolę sobie zacytować pana. Tutaj w marcu pan powiedział na tej antenie takie słowa, że Związek Górnośląski jest po to, żeby Ślązaków łączyć. To nie ma pan takiego wrażenia, że gdyby pan jednak poszedł w tej defiladzie z tymi, z którymi się pan politycznie nie zgadza, to byłby element łączenia Ślązaków? Nie, to by był element łączenia się z tymi, którzy tą defiladę zorganizowali. Natomiast... Ale na nich też Ślązacy głosują. Nawet w ostatnich wyborach dwóch... Mają prawo głosować. Ślązacy, jak każdy inny obywatel Polski, Unii Europejskiej, ma prawo głosować na kogo sobie tylko życzy i to jest normalne, to jest prawidłowe. Natomiast to nie były obchody jednoczące, bo panie redaktorze, sam jestem potomkiem powstańca śląskiego. Mój pradziadek Franz Franke, potem Franciszek Franki, to nazwisko zmieniało się 5 razy w ciągu jego życia. Był powstańcem śląskim, pragnął Polski, głosował w 1922 roku za Polską. Rok później przeprowadził się w Miechowicach, które pozostały w granicach niemieckich, do polskich, do dzisiaj Michałkowic, ze swoją całą liczną rodziną. I ja jestem dumny z tego, bo on takiego wyboru dokonał. Konsekwencje jego wyboru nie zawsze potem okazywały się dobre, bo to nie było tak, że nagle ta rodzina stała się szczęśliwa. Ale to jest typowa historia wielu rodzin. I w tych obchodach zabrakło mi spojrzenia na naszą trudną historię, skomplikowaną historię przez pryzmat ludzi, których ona dotyczyła i dotyczy. Ktoś u nas takie zaproponował ze środowisk na przykład regionalnych? Nie było takich propozycji ani z jednej, ani z drugiej strony. Ja apelowałem 3 lata temu, już przynajmniej 3 lata temu, do ówczesnych władz województwa śląskiego o to, żeby powstał duży społeczny komitet obchodów setnej rocznicy powstań śląskich i plebiscytu śląskiego. Niestety pozostało to bez oddźwięku. Takie próby podejmowałem też na początku nowej kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego w tamtym roku. Również pozostało to bez echa. Nie było takiej woli. Po prostu dzisiaj rządzący zorganizowali defiladę, która twierdzę i będę twierdzić, jest elementem kampanii wyborczej. Niestety pamięci o powstańcach śląskich było tam najmniej. A nie ma pan też takiego wrażenia a propos tego łączenia, że to tak nie ma zbyt wielu elementów, przynajmniej tak politycznie patrząc, które by dzisiaj Ślązaków łączyły? Na przykład jeśli weźmiemy pod uwagę tę kampanię wyborczą, poprzednią kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi, no to co tutaj znaleźć łączącego? Znaczy tu wchodzimy już powoli w sferę tej bieżącej polityki, jak rozumiem. No, nie unikniemy tego. Nie unikniemy tego, ale ja chcę jeszcze wrócić na moment
do tej pamięci historycznej. Ja uważam, że pamięć historyczna może być jednocząca, bo są narody, są regiony w Europie, gdzie historia była równie skomplikowana jak na Górnym Śląsku, ale one sobie z tym poradziły. I takim przykładem jest dla mnie Alzacja, region pograniczny pomiędzy Francją a Niemcami. Od 100 lat Alzacja jest w państwie francuskim. Alzaczycy swoją historię przepracowali, czego widocznym, namacalnym takim dowodem jest, mówiłem już chyba też nawet w tym studiu, pomnik matki Alzatki, która trzyma na swoich kolanach dwóch zabitych synów. To są żołnierze armii francuskiej i armii niemieckiej, ale ich ręce są splecione. To jest taki symbol. U nas takiego symbolu brakuje, ale żeby do takiego symbolu dojść, musimy historię przepracować i wówczas ta historia, ta pamięć historyczna może być jednocząca. Bo to wszystko nie było takie proste. Przede wszystkim trzeba wyobrazić sobie, w jakich warunkach żyli Górnoślązacy 100 lat temu. No, był kryzys ekonomiczny nie tylko na Śląsku, ale też w wielu regionach Europy, spowodowany tym, że akurat krótko wcześniej zakończyła się I wojna światowa i to powodowało niezadowolenie społeczne. Proszę pamiętać, że to, co wydarzyło się 15 lub 16 sierpnia 1919 roku w Mysłowicach pod ówczesną Mysłowic Grubę, no to był protest robotników, którzy domagali się wynagrodzenia za pracę. I te pierwsze ofiary, dziś mówi się, że Powstania Śląskiego, to były osoby, które były różnej narodowości. To byli Ślązacy, Polacy, Niemcy. My o tym zapominamy. To akurat jest prawda, tylko ciągle chodzi mi o to, że jednak wielu mieszkańców regionu uznało w dniu tej defilady, że to jest właściwy element obchodów. No, uznało. No, ja podejrzewam, że bardzo wiele osób przyszło tam ze zwykłej ciekawości, bo defilada na pewno, wojskowa w Katowicach na pewno jest zjawiskiem, na pewno jest czymś ciekawym. Więc ja nie dziwię się, że ludzie idą, ale czy ci ludzie mają pojęcie, czy mają wiedzę o tym, jak te wydarzenia wyglądały, co w ten sposób świętowali? No tutaj już mam wątpliwości, bo nie mamy na szeroką skalę jeszcze edukacji regionalnej. O Powstaniach Śląskich w szkole uczy się na kilku lekcjach tylko i bardzo zdawkowo. Gdybyśmy to przepracowali, to myślę, że możemy dojść do tego, że kiedyś będziemy wspólnie mogli obchodzić, uczcić tamten czas. Panie prezesie, można wiedzieć, tak nawiązując do pana profilu społecznościowego, co pan chce zakomunikować mieszkańcom Rudy Śląskiej, Chorzowa, Siemianowic? Chcę odnieść się do tego, co się wydarzy, już właściwie się stało. Koalicja Obywatelska ogłosiła swoich kandydatów do Senatu. No już są znani. Już są znani. I chcę wyrazić swoje zdziwienie tym, kto przez Koalicję Obywatelską jest desygnowany na te stanowiska w naszym regionie. To znaczy kto? W Katowicach Marek Plura, w Chorzowie i Rudzie Śląskiej Henryk Mercik z Ruchu Autonomii Śląska, a na przykład w pobliskim Sosnowcu pani, niestety przepraszam, nie pamiętam jej nazwiska, która jest wiceprzewodniczącą partii Wiosna. No dla mnie i podejrzewam, że dla bardzo wielu ludzi, dla wielu wyborców, sytuacja totalnie niezrozumiała, jak To przecież Platforma współrządziła z Rasiem kilka dobrych lat, to co tutaj jest dziwne? Wie pan, panie redaktorze, problem jest inny z regionalistami. Regionaliści dokładnie rok temu podzielili się w wyborach samorządowych, przez ten podział, przez swoje prywatne ambicje ponieśli sromotną klęskę. Mieli rok czasu, mówili o tym, że wyciągają wnioski, a niespełna po roku zaczynają stukać do partii ogólnopolskich czy warszawskich, jak niektórzy je nazywali. Chociażby dzisiejszy kandydat do Senatu obśmiewał partie ogólnopolskie, nazywał je wraz z szefem Rasiu partiami warszawskimi, a dzisiaj zapukał do jednej z partii warszawskich i chce kandydować i reprezentować. Pan wcześniej zapukał, panie prezesie, więc chcę zapytać, czy teraz już pan nie będzie do niej pukał, a wręcz pan opuści? Bo nie opuszczę. Nie opuszczę. To wcale tak nie jest. To nie jest tak, że jeżeli coś, z czymś się nie zgadzamy, coś się nam nie podoba, to należy to opuścić. To wtedy przestajemy mieć na to wpływ. To co pan planuje? Ja po prostu chcę się tylko wypowiedzieć i zakomunikować, że jestem zdegustowany tym, w jaki sposób zostali wybrani niektórzy kandydaci do Senatu, w tym pan Henryk Mercik. To jest niezrozumiałe dla wyborców, to jest szkodliwe i dla ruchu regionalnego, bo chcę przypomnieć, że tam startuje też pan Leon Swaczyna z partii konkurencyjnej dla Śląsków Razem. Ale to z PSL-u.
On nie startuje z PSL-u. PSL po prostu nie wystawia tam nie kandydata. Nie wystawia kandydata, to prawda. No w ogóle sytuacja jest przedziwna, bo z kolei Platforma, Koalicja Obywatelska dogadała się z PSL-em i z partiami lewicowymi, że to będzie wspólny kandydat. Więc tutaj mamy zupełnie nietypową sytuację, że mamy dwóch regionalistów, którzy będą odbierać sobie nawzajem głosy. No i w tym momencie w zasadzie powinienem tylko złożyć gratulacje nowej pani senator. Ale to też były takie głosy, że to pan będzie tym kandydatem. Czyli tu rozumiem, że... Nie, nikt ze mną nie rozmawiał. Ja oczywiście, gdyby była taka wola, to pewnie bym się zdecydował, ale zacząłbym od tego, żeby porozmawiać chociażby z panem Leonem Swaczyną, jakąś na to zapatruję. I wiem, że pan Leon Swaczyna byłby skłonny ze mną rozmawiać i być może ustąpić na moją rzecz. A nie ma pan takiego wrażenia, że wchodzenie w tę krajową politykę to w ogóle dla regionalisty jest niebezpieczne, co też być może pana przykład pokazuje. Najpierw pan zakładał z Henrykiem Mercikiem, tu wspomnianym, Śląską Partię Regionalną, z której potem pan zrezygnował. Następnie Śląska Partia Regionalna poniosła porażkę w wyborach samorządowych, dlatego że jeszcze obok stworzył się inny śląski ruch. No i teraz Henryk Mercik wspomniany jest człowiekiem, który startuje jest tam, gdzie z ja. Platformy. No więc może to jest tak przestroga też dla takich ludzi jak pan. To znaczy, trochę zaczyna mnie to wszystko męczyć, powiem szczerze, powiem uczciwie, dlatego że ewidentnie widać, że ambicje osobiste, wręcz prywatny interes niektórych osób bierze tutaj górę, a tej polityki, dobrze rozumianej polityki, bo polityka nie jest niczym złym. Jeżeli politykę potraktujemy jako służbę dla drugiego człowieka, to okaże się, że jest to coś dobrego, coś fajnego. Ale niestety tej dobrej polityki tutaj ja widzę coraz mniej. Dobrej polityki zatem sobie życzmy, jeśli to możliwe. Oczywiście wszystkim życzę dobrej polityki, jeszcze lepszych wyborów. Mam nadzieję, że każdy już dzisiaj będzie wiedział, jak głosować i na kogo głosować. Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.